Jak wypełnić formularz zgłoszenia projektu do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego? Zgłoszenie własnego projektu jest bardzo intuicyjne. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu, przez stronę internetową www.wroclaw.pl/WBO. Pomożemy Ci przejść przez cały proces. Zalecamy wypełnianie formularza na komputerze. Ułatwi to wprowadzanie dłuższych opisów, wybór lokalizacji projektu na mapie i dodawanie załączników. Uzupełnij swoje dane. Wpisz imię i nazwisko, a także dane kontaktowe, adres, telefon i adres mailowy, na który otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku. Jeżeli jesteś niepełnoletni, poza danymi lidera wpisz także dane kontaktowe przedstawiciela ustawowego. Poprosimy Cię także o wyrażenie zgody na udostępnienie imienia i nazwiska oraz na jedną z form kontaktu. Następnie możesz zacząć opisywać swój projekt. Zacznij od nazwy. W kolejnym etapie konieczne będzie określenie, czy projekt ma oddziaływanie osiedlowe czy ponadosiedlowe oraz uzasadnienie tego wyboru. W przypadku projektu osiedlowego określ, czy jest to projekt inwestycyjny czy nieinwestycyjny. Poprosimy Cię o określenie grupy beneficjentów projektu oraz jej szacunkowej liczby. Potem możesz skupić się na detalach. Wymień najważniejsze elementy składowe projektu, które ułatwią zweryfikowanie kosztów i możliwości realizacji projektu. Teraz możesz się rozpisać. Opisz swój projekt, aby inni mieszkańcy wiedzieli, co chcesz zrobić. Poprosimy Cię także o wpisanie uzasadnienia jego realizacji. Następnie oszacuj koszt projektu. Jeżeli nie potrafisz oszacować tej kwoty, możesz posłużyć się szacunkami dla podobnych projektów z poprzedniej edycji WBO lub podobnych inwestycji realizowanych na terenie Polski w ostatnim czasie. Twój szacunek zostanie zweryfikowany przez fachowców, więc nie bój się, że może być błędny. Jeżeli masz jakieś uwagi, możesz je wpisać w pole uwagi do projektu. Nie będą one wyświetlane na stronie projektu. Następnie dołącz listę poparcia swojego projektu sporządzoną według załączonego wzoru. Lista musi zawierać co najmniej dwa podpisy. Jeden z nich może być Twój. Lista poparcia projektu nie będzie publikowana. Już prawie koniec. Wskaż i zaznacz lokalizację projektu na mapie. Pierwszy wybrany marker zostanie automatycznie oznaczony jako główna lokalizacja. To właśnie ona będzie widoczna na zbiorczej mapie projektów. Po dodaniu innych lokalizacji możesz oznaczyć którąś z nich jako główną. Możesz także wpisać opisową lokalizację. W załącznikach możesz dodać materiały graficzne do projektu, jednak musisz je zanonimizować pod kątem danych osobowych. Poprosimy Cię również o złożenie oświadczenia, że jesteś ich właścicielem i wyrażasz zgodę na ich opublikowanie. W przeciwnym wypadku załączniki nie zostaną opublikowane na stronie projektu. Na końcu zaznacz jeszcze zabezpieczenie CAPTCHA i kliknij Złóż projekt. Dziękujemy za złożony projekt. Na podany adres e-mail dostaniesz potwierdzenie złożenia wniosku wraz z nadanym numerem. Numer projektu jest do niego przypisany i nie zmieni się już do głosowania.